Ustawienie aktualnej godziny i daty w zegarkach Casio G-Shock serii GG1000. Na samym początku nasz zegarek musimy ustawić w trybie godziny. Robimy to za pomocą przycisku z lewej strony na dole. W tym trybie musimy przycisnąć przycisk z lewej strony u góry przez chwilkę do momentu wyświetlenia komunikatu set. W tym momencie jesteśmy w ustawieniach zegarka. W tym okienku widzimy skrót naszego miasta. Opis skrótów posiadają Państwo w swoich instrukcjach. Warto zaznaczyć, że dla Polski wybieramy właśnie skrót BER, czyli Berlin. Zmieniamy skróty za pomocą dwóch przycisków z prawej strony, górny i dolny. Przyciskiem z lewej strony na dole przechodzimy między poszczególnymi ustawieniami, m.in. czas 12-24 godzinny, następnie sekundy, godziny, minuty, rok, dzień miesiąca, miesiąc, sygnał dźwiękowy, czas podświetlenia. Wszystko zmieniamy, tak jak wspomniałem, przyciskami z prawej strony. Całość konfiguracji akceptujemy przyciskiem A, czyli lewy górny. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Państwa pomocny. Pozdrawiam i zapraszam do naszego sklepu zegarek.net. Pozdrawiam i zapraszam do naszego sklepu zegarek.net.